Dobry wieczór Państwu. Podlasie ma w sobie coś takiego, chyba się Państwo ze mną zgodzą, że ma się ochotę powiedzieć zamiast dobry wieczór, to jakby tak wszystkich Państwa przytulić i będziemy potęgować jeszcze to uczucie przez najbliższe 3 dni. Witamy na 10. jubileuszowym królewskim śpiewaniu w Tykocinie. Dobry wieczór. Ja się nazywam Magda Miśka-Jackowska, zajmuję się tym, żeby popularyzować muzykę i film, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. To jest mój pierwszy festiwal, mam nadzieję, że nie ostatni, ale Podlasie jest mi szalenie bliską krainą i regionem. Od 17 lat jeżdżę tutaj, mam najwspanialszych przyjaciół właśnie w tym miejscu i cieszę się, że będę mogła z Państwem spędzić te 3 najbliższe dni, opowiadając o muzyce, zapraszając tutaj na scenę fantastycznych naszych gości i artystów. Ale proszę pozwolić, że rozpocznę od podziękowań w stronę tych instytucji i osób, bez których festiwalu by nie było. Organizatorem festiwalu jest Urząd Miasta w Tykocinie. Duże brawa. Partner główny Lotto. Mecenat główny Fundacja KGHM Polska Miedź. Współorganizatorzy Województwo Podlaskie, Port Kultury Tykocin. Państwo świetnie reagują, więc proszę to podtrzymać. Partnerzy Stowarzyszenie Filmowców Polskich. To miejsce, czyli restauracja Hotel Alumnat. Fundacja Projekt Życie. Najwspanialsza na świecie opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Sponsorzy Dunlap, kompleksowe wyposażenie laboratorium. Rengli, systemy mebli laboratoryjnych. Lasy Państwowe. Grupa Agrocentrum. I Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Chciałabym najserdeczniej przywitać burmistrza Tykocina, Mariusza Dudzińskiego. Jest z nami marszałek Sebastian Łukaszewicz. Jest z nami, serdecznie witamy go, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski. A te wszystkie słowa i te wszystkie powitania kieruję właściwie w imieniu dyrektora festiwalu Tomasza Olszewskiego. Szanowni Państwo, to teraz czas na muzykę. Muzyka i film to są te dwa czynniki najważniejsze tutaj na Festiwalu Królewskie Śpiewanie. One się będą wspaniale łączyć w czasie tych najbliższych 6 naszych spotkań muzycznych i spotkań filmowych z najnowszymi, znakomitymi polskimi filmami, które są też bardzo ciekawe muzycznie i gorąco Państwu te seanse też polecam. Ale co sobie Państwo pomyślą, kiedy powiem Polish Funk? Czy coś takiego w ogóle istniało? Kiedy? Kto miał w tym udział? No więc mogłabym rozpocząć tę opowieść właściwie słowami dawno, dawno temu, bo zdaliśmy sobie sprawę, stojąc tutaj przed chwilą ze znakomitymi kolegami i solistką dzisiejszego koncertu, że to muzyczne zjawisko właściwie narodziło się prawie 50 lat temu. I fenomen polega na tym, że dzisiaj ta muzyka brzmi no tak świeżo, jakby została stworzona, nie wiem, w zeszłym miesiącu i miała właśnie podbić listy przebojów. Z tymi listami przebojów to może być jednak pewien problem, ponieważ tak dobra muzyka na listach przebojów gości i gościła stosunkowo rzadko, a dzisiaj to już naprawdę nieczęsto się zdarza. To jest muzyka z kapitalnymi melodiami, znakomitym rytmem, to jest muzyka z niebanalnym tekstem. To są piosenki, które w latach 70. Śpiewały takie gwiazdy jak Ewa Bem, zespół Bem i Bem, Urszula Sipińska, Halina Frąckowiak. Czy kogoś pominęłam? No, było sporo artystów, którzy właśnie
zajęli się tą atmosferą polskiego funku, ujęci wpływem muzyki zachodniej, postanowili zrobić to na polskich warunkach i zrobili to tak świetnie, że zachwycił się tym cały świat. Ale czy my w Polsce doceniliśmy Polish funk? Chyba nie. A może jest w tej sprawie jeszcze coś do zrobienia? Tak sobie pomyślała 7 lat temu Weronika Bochat. Czy nie wrócić do tego tematu i nie zaśpiewać znowu tych piosenek? Poprosiła o wsparcie artystyczne Tomasza Filipczaka, który przygotował wtedy, 7 lat temu, dla niej nowe aranżacje tych właśnie piosenek z lat 70. Dał jej, jak ona sama to pięknie nazywa, taki prezent. I dzisiaj spotykają się w tym projekcie dopiero po raz drugi. A tak naprawdę przed, no, w sumie tak szeroką publicznością po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że ta muzyka sprawi Państwu ogromną przyjemność i cóż, być może będzie inspiracją do dalszych poszukiwań polskiego funku z lat 70. A tak sobie myślę, że te piosenki idealnie do Weroniki pasują. Weronika Bochat jest znakomitą artystką teatru muzycznego, współpracuje z Teatrem Roma, Syreną, także oczywiście z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku. Jest w niej energia, zapał. Słyszą ją Państwo w filmach i serialach. To ona jest słynną bajkową Wajaną. Ale jest w jej głosie i w jej osobowości jeszcze coś, co doskonale się łączy z tym polskim funkiem. To jest właśnie ten rytm i ta energia. I kiedy Halina Frąckowiak śpiewa "Idę dalej", to właściwie śpiewa o tej Weronice. Tu, dziś, tu i teraz. Przyjmijcie Państwo ciepło i serdecznie naszych pierwszych festiwalowych gości. Tomasz Filipczak, Mirek Wiśniewski, Jan Malecha, Grzegorz Poliszak, Mariusz Fazimilczarek i Weronika Bochat. To ja, moja muzyka to ja.
kiedy staję na scenie, by ludziom od siebie coś dać. Tego nigdy nie zmienię, że kocham te dni, tak jak kocham was, chociaż raz. Słuchaj, jeżeli słów mi brakuje, to śpiewam. Szkoda dnia, szkoda. Jestem zaszczycona, że możemy rozpocząć królewskie śpiewanie właśnie koncertem Polish Funku, który bardzo, bardzo mocno w duszy mi gra, co zresztą przed chwilą, o czym przed chwilą tak pięknie opowiedziała Magda. Proszę Państwa, rozgrzejmy się trochę i pójdźmy dalej, bo kolejny utwór to właśnie Idę Dalej z repertuaru Haliny Frąckowiak. I tu mam dla Państwa taką ciekawostkę, że autorką muzyki do tego utworu jest sama Halina Frąckowiak. Dlatego pójdźmy dalej i dajmy się porwać przez Polish Funk. Niewiele mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczając dni. Lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym jak psalm, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera, ktoś. Idę, piszę życie swój rachunek dnia. Idę, nie ominie
nie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięga wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, idę dalej, dalej. Wciąż idę, idę dalej, 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 dalej wciąż. Biegnie czas, ledwie zaznaczając dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam. Każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym jak psalm, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. I idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera, ktoś. Idę, pisze życie swój rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięga wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy spokoju,
takiego miejsca, gdzie możemy wejść trochę bardziej w głąb siebie. Dużo się dzieje. I o tym trochę będzie następny utwór do słów Wojciecha Młynarskiego, wykonywany przez Ewę Bem w oryginale. Dlaczego nas tam nie ma? I wszystkim Państwu życzę, żeby takie miejsce dla siebie znaleźć. Gdzie ciągle, nie od dziś, ulatuje moja myśl. Są miłości, które serca nie łamią. Ludzie patrzą tam co dnia, wzrokiem czystym. Niby łza, a ich słowa, proste słowa, nie kłamią. I tylko nas tam nie ma. Dlaczego nas tam nie ma? Ciebie i mnie na przemian, nieodkryta ziemia wzywa wciąż. Tam nie męczy twoich nóg plątanina 200 dróg. Tam do celu się wędruje najprościej. Spotkanie najszczęśliwszych miłości. I tylko nas tam nie ma. Dlaczego nas tam nie ma? Ciebie i mnie na przemian, nie odkryłem. Ta ziemia wzywa wciąż. Mirosław powiedział mi w trakcie próby, że co ty będziesz, Weronika, robiła, kiedy my będziemy te sola grali. A proszę Państwa, jak się gra z najlepszymi muzykami w Polsce,
To jest to ogromna przyjemność, dlatego myślę, że ogromne brawa dla tych panów. I korzystajmy z tego, i słuchajmy tego, i się tym cieszmy. I zostajemy przy Ewie Bem. I kolejny utwór, Już ci nigdy nie przyrzeknę. Zapraszam serdecznie. Chciała spotkać, wciąż obmyślasz nowe plany. Uciec od niej, czy z nią zostać? Krążysz ciągle po pokoju, jakiś obcy i nieznany. Tak nie lubię, kiedy jesteś w swoje myśli zasłuchany. Już ci więcej nie przyrzeknę, że ucieknę z tobą w świat. Już ci więcej nie opowiem, co znajduję nocą w snach. Już cię więcej nie obudzę, nie przytulę na dzień dobry. Już ci więcej nie przypomnę o szaliku w ranek chłodny. Nie, nie, nie. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na. Nosi tytuł Skąd my się znamy? I ja się bardzo cieszę, że ja po dzisiejszym wieczorze będę mogła powiedzieć, że my się znamy z Tykocina i że tu się spotkaliśmy. Także bardzo mi miło, jestem Weronika, witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Skąd się znamy? Pokochałam ten nurt, który jest zwany poliszwankiem. Mam nadzieję, że tę energię uda się również przenieść na Państwa i do Państwa. Proszę się absolutnie nie krępować. Jeśli ktoś poczuje, że chce tańczyć, to zapraszam razem ze mną. I cieszmy się z tej atmosfery, bo o to chyba w tym wszystkim chodzi najbardziej. O to, że jesteśmy tu wszyscy razem i że jest pewna atmosfera i że możemy się nią cieszyć z tego naszego dzisiejszego spotkania. Także skąd my się znamy? Z Tykocina, Królewskie Śpiewanie. Zaczynamy. Zaczynamy.
Skąd my się znamy? No powiedz mi, skąd my się znamy? Powiedz mi, skąd ja pamiętać mogę twe oczy? Powiedz mi, skąd my się znamy? No powiedz mi, skąd my się znamy? Powiedz mi, skąd ja pamiętać mogę twe włosy? Może z nadmorza, czy byłeś tam w lipcu też? Stałeś na plaży samotnie w pochmurny dzień. A w Kazimierzu, czy byłeś tam w maju też? Grupą żołnierzy poszedłeś w ognisty deszcz. Powiedz mi, skąd my się znamy, no powiedz mi, skąd my się znamy. Pomóż mi, skąd my się znamy, bo sama nie wiem. Powiedz mi, skąd my się znamy, no powiedz mi, skąd my się znamy. Powiedz mi, czy ja cię mogłam spotkać przed kinem. Było to w grudniu, czy los cię tam zagnał też? Samo południe ulicę zasypał śnieg, a we Wrocławiu pamiętam już wszystko wiem. Przed laty przecież spotkałam cię w siódmej C. To, co jej zadało w nowym tarzu.
targu mieście. Są tam w mieście kościoły wysokie, w nowym targu mieście panny, panny modrookie. Wodo, zimna wodo, panny. Wodo, zimna wodo, zabierz te boleści. Co to jej zadało w nowym targu mieście? Są tam w mieście kościoły wysokie, w nowym targu mieście panny, panny modrookie. Wodo, zimna wodo, wodo, zimna wodo, wodo, zimna woda, wodo, wodo, wodo. Na. Bardzo dziękuję. Powiem szczerze, że nie przygotowywałam się za bardzo do tego, żeby tutaj dzisiaj opowiadać w trakcie, bo bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem i że gramy znowu ten materiał. Dlatego pozwolą Państwo, że przejdziemy dalej i zagramy bardzo znany utwór, również wykonywany przez Ewę Bem. Tak? Fazi? Tak, tak. Pod tytułem Sprzedaj mnie wiatrowi. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość, błyska się tej chmurze, burzą grzmi. Cóż więc mam radzić ci? Widzisz sam,
że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Bliska się w tej chmurze, burzą brzmi. Cóż więc mam, cóż więc mam radzić ci? Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam gwiżdżę. Bo filozofię wiatru znam, tak jak wiatr gwizdać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. Sprzedaj mnie. Zamiast być cnót i zalot pomnikiem, piszę list papierosa ognikiem. Rzucam go w tę noc w skrzynkę z mgły. W liście tym radzę ci, radzę ci. Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Nie bądź się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam gwiżdżę. Bo filozofię wiatru znam, tak jak wiatr gwizdać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. O, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam gwiżdżę. Bo filozofię wiatru znam, tak jak wiatr gwizdać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. O, sprzedaj mnie. Proszę Państwa, teraz będzie utwór wokalistki, która na pewno zaraziła mnie miłością do śpiewania. Fajnie, że ją spotkałam na swojej drodze, bo dodała mi bardzo dużo pewności siebie i bardzo we mnie uwierzyła na pewnym etapie, jak byłam jeszcze bardzo, bardzo mała. Jest to Grażyna Łobaszewska i dlatego cieszę się, że dzisiaj również zabrzmi utwór z jej repertuaru. Gdybyś.
czy wiedzieć chcesz? A może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź choć grosze dwa. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Jeszcze tańczyć chcesz przez 7 lat. Gdybyś innym ptakiem był, gdybyś w słońcach gniazda bił, to jeszcze nic. Naprawdę jeszcze nic. By innym ptakiem być, by w słońcach gniazda bić. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Że pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Gdybyś innym ptakiem był, gdybyś w słońcach gniazda bił, to jeszcze nic. Naprawdę jeszcze nic. By innym ptakiem być, by w słońcach gniazda bić. Gdybyś nawet za mnie żył, to jeszcze nic. Gdybyś w słońcach gniazda bił. Gdybyś ziarnkiem moim był, to jeszcze nic. Gdybyś nawet za mnie żył, to jeszcze nic. Gdybyś moim deszczem był, moim deszczem był, to jeszcze nic. Gdybyś nawet za mnie żył, to jeszcze nic. Gdybyś siebie we mnie skrył, to jeszcze nic. Myślę, że teraz będzie taki utwór,
który bardzo, ale to bardzo charakteryzuje właśnie Polish Funk. I po pierwszych nutkach można już się zorientować, że to jest właśnie to. Dlatego nie powiem, jaki nosi tytuł. Domyślmy się tutaj. Na pierwszy raz. Nie pytaj się, jak chcę też już dzisiaj dosięgnąć gwiazd. Za mało o tobie wiem, nie próbuj tłumaczyć nic. Poczekaj, nie pali się, poczekaj choć kilka chwil. Świat się dzisiaj nie kończy. Nie wygrał nikt. Chcesz stracić mnie, to się śpiesz. Lecz lepiej zaufaj mi. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Gdy ma jaki złe sen ci płoszą zajęczy, kiedy serce udręczone zajęczy, głos rozsądku mówi wstydź się, wstydź. Hey, yeah, yeah, yeah. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Gdy sen stracą moc,
człowiecze, gdy ci życie do żywego dopiecze, swoją drogą uśmiechnięty idź. Hej, 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 hej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Bo może być jeszcze gorzej. Bo może być jeszcze gorzej. Bo może być jeszcze gorzej. Bo może być. To jest to, to jest optymizm prawdziwy. Gdy to pojmiesz, będziesz, bracie, szczęśliwy. Refren tej piosenki za nich być. Hej, hej, hej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej. Hej, być! Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Proszę Państwa, autostradą do nieba będziemy się bardzo powoli żegnać. Pewien pan z miasta X, każdy chciałby tam żyć. Wszystko miał, gładki trawnik, duży dom. Wczoraj wstał jak co dnia, nie jadł nic, zabrał psa. Obok krzyk i pąknęli jak wiatr po szosie. Gdy rozeszła się wieść autostradą dwóch rzek, wyruszali mieszkańcy wielkich miast. Przeczytałam to dziś, wzięłam szminkę i klips. Na południe ruszyłam za nimi, a droga jak brzeg nieznany. A konie szczęśliwie gdzieś gonią. Kocham je i ten, co chce dziś porwać mnie.
spuszczam dach. Gonią mnie te żołte dwa w okularach z grubego szkła. Śliczne tak, jak żółta łódź podwodna. Nawet ten stary grat pozostawił zmęczony świat. Mógłby jechać za kołem tkwi naprzód tam, autostradą do słońca. Niebo ma oczu blask, autostradę przytula nas. Ciężarówki dalekich tras, kocham je i pęd to chce dziś porwać mnie. Śmieję się, spuszczam dach, gonią mnie te rządy dwa. W okularach z grubego szkła, śliczny tak, jak żółta łódź podwodna. Nagle stop, zjawia się nocny shopping, pogrąca serc, a nad głową w różowej mle neon lśni papierosy Marlboro. Czasem tak zdarza się, że tu chodzi o życia sens, a to tylko jest ładny film, jeszcze jedna reklama Marlboro. Proszę Państwa, Mariusz Fazi Mielczarek! Jan Malecha! Grzegorz Poliszak! Mirosław Wiśniewski. Tomasz Filipczak. Słyszałam bis? Ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, takiego koncertu żaden festiwal w Polsce nie ma. Naprawdę. Weronika Bogat, no to co, bis? Byś mnie znalazł w złotym łanie. Wzlecę w niebo ptakiem, byś mnie dotrzegł w kurze białej. Oh, oh, oh. W środku lata piętną maki, opuszczają gniazda ptaki. Lecz zapomnij, że nawet najczerniejsze wiedzą ma.
wyruczaj się za mienie, byś ugasił swe pragnienie. Ogniem rozpromienie, byś się ogrzać pół jesienią. I Tomasz Filipczak i Weronika Bohat-Piotrowska. Proszę Państwa, to ja jeszcze dwa słowa, zanim Państwo się udadzą na krótką przerwę. Trzymajmy mocno kciuki za Weronikę, bo wiem, że ona marzy o tym, żeby ten materiał nagrać, ale naprawdę, tak jak powiedziałam, takiego koncertu nie ma żaden inny festiwal w Polsce i Polish Funk na nowo się tutaj dzięki temu koncertowi narodził. Nasi artyści wyjeżdżają z Tykocina z pięknymi kwiatami od kwiaciarni Truskawkowe Pole. Dziękujemy bardzo. I niniejszym zainaugurowaliśmy Królewskie Śpiewanie 2022, więc raz jeszcze serdeczne podziękowania dla gospodarza tego miejsca, czyli restauracji Alumna, dla Mariusza Jabłońskiego. I co, drodzy Państwo, o 21:00 widzimy się na koncercie numer 2. Do zobaczenia. Wystąpi Maciej Miecznikowski.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ależ nam się ci artyści panoszą tutaj wszędzie. No po prostu człowiek ma do powiedzenia dwa słowa nie. Maćku, nie wychodź. Będziemy cię bardzo potrzebować za chwilę. Nie wychodź, nie wychodź. Zostań z nami. To przywitajmy Maćka Miecznikowskiego serdecznie, skoro już się tak zdarzyło. Tradycyjny model estrady polskiej, że artysta wita się ze wszystkimi fanami przed koncertem, wchodzi między rzędy, przytula się, ściska, a co dopiero będzie po koncercie. No, no. Co robimy? Najpierw ja, dobra, później pan burmistrz, schodzę. Później pan dyrektor i później ty. Dobra, okay. Raz jeszcze, proszę Państwa, dobry wieczór. Na 10. jubileuszowym Królewskim Śpiewaniu w Tykocinie jesteśmy już rozgrzani tym pierwszym koncertem. Za chwilę czas na drugą gwiazdę tego pierwszego naszego wieczoru, ale to jest też dobry moment, żeby zaprosić na scenę pana burmistrza Mariusza Dudzińskiego i poprosić o kilka słów. A włączony? Włączony. Ale oczywiście, że włączam. Szanowni Państwo, serce mi bije, jakbym, nie wiem, ostatni raz chyba tak biło 22 lata temu, jak stałem na ślubnym kobiercu. Słuchajcie, Tykocin, Królewskie Śpiewanie. Ale to nie było koło mnie wtedy. Nie, koło mojej żony. Dobrze, skoro tak już stoimy. Dobrze, panie burmistrzu, proszę bardzo. Tykocin, Królewskie Śpiewanie. To jest już 10. edycja. Szanowni Państwo, z ogromną radością i taką dumą i satysfakcją stoję dzisiaj tutaj na tej scenie i bardzo dziękuję za to, że mogę powiedzieć te kilka słów do Was dzisiaj. Naprawdę kawał dobrej roboty. Od tego roku Tykocin, miasto, urząd jest organizatorem też tego całego festiwalu. Jest to dla mnie ogromna duma, że jako burmistrz mogę uczestniczyć w organizacji tej właśnie 10. edycji Festiwalu Królewskie Śpiewanie. Różni się ona o tyle od innych może edycji, że w tym roku jest również muzyka i film, czyli 3 dni maratonu takiego filmowo-muzycznego w kinie Hetman i na dziedzińcu tego alumnatu. Ale moi drodzy, dotarliśmy do tej 10. edycji tego festiwalu, z czego się bardzo, naprawdę, ale to bardzo cieszę. Ale tego by nie było, gdyby 10 lat temu nie zapoczątkował tego pewien człowiek. Człowiek, który miał pomysł, który miał wizję, który miał konsekwencje w działaniu i który wiedział, czego chce. Zaczynał, ale może właśnie nie. Może niech opowie sam. Pan dyrektor festiwalu, Tomasz Olszewski. Zapraszam. To jest człowiek, od którego się wszystko zaczęło. Oczywiście wraz ze swoim zespołem to tworzył, ale naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i to, co dzisiaj będziemy oglądać, jakich artystów będziemy słuchać, to jest zasługa właśnie tej oto tu osoby. Moi drodzy, prosiłbym jeszcze raz gorące brawa za to, że możemy po prostu tu dzisiaj być. Dobry wieczór Państwu. Tak jak siedziałem, pisałem wstęp do naszego katalogu. A mogę chwilę przerwać? Możesz. Zobaczcie, nawet ubrałem się podobnie jak on dzisiaj. Wiedziałem, że będzie mnie promował. Albo odwrotnie. Tak jak sięgałem sobie historią, rzeczywiście 10 lat temu, kiedy tutaj pierwszy raz przyszedłem na ten dziedziniec, to sobie pomyślałem, że coś tu trzeba zrobić. Coś fajnego i coś, co będzie inspirowało na dłuższe lata. Ale też sobie przypomniałem taką totalną prowizorkę, która nam towarzyszyła wtedy. Pod względem technicznym, pod względem organizacyjnym, tak naprawdę wszystkiego się uczyliśmy. I to też jakby jest jakiś dowód na to, że te duże rzeczy, fajne rzeczy, rzeczy, które przypadają do gustu nam, one powstają oddolnie i z małych rzeczy, takich nieudolnych. To jest też zasługa nie tylko moja, bo można dużo wymyślać, ale trzeba mieć ludzi, którzy to zrealizują. Oni też tu są wśród nas. Mam nadzieję, że w sobotę gdzieś ich zaprezentujemy, ale już teraz mówimy im dziękuję. Ale też był taki moment
na początku tego roku, kiedy festiwal stanął pod znakiem zapytania, a tak naprawdę miał już się prawie nie odbyć. I wtedy po iluś tam tygodniach odbieram telefon i mówi, i słyszę w tym telefonie, że Tomek, to jest twoje dziecko, tego nie można zmarnować. Zadzwonił do mnie właśnie burmistrz Tykocina. Tutaj brawa. I wtedy właśnie powiedział, żeby spróbować to kontynuować, żeby ta historia została, żeby też dalej dawać tę radość dla tych, którzy przybywają na ten festiwal. Dla nas też wszystkich jako organizatorów. Nie ukrywam, że długo nie musiał mnie namawiać. To prawda. I dlatego jesteśmy tutaj, ale też dlatego towarzyszy nam nowa inspiracja, bo jeżeli coś zaczynamy i kontynuujemy, to musimy mieć siłę i musimy mieć wizję. I stąd się pojawił ten profil muzyka i film. On też nie jest bez znaczenia w Tykocinie. Jest z nami pan Jacek Bromski, który też dużo mnie inspirował w tym aspekcie, ale też podpowiadał. Mam nadzieję, że to, co się w tym roku wydarzy, jest tylko taką małą kropelką do tego, co będzie za rok. Bo tak naprawdę inspiracja jest najważniejsza i chęci, bo to się nakręca. Ale też jakby to wszystko jakby dokonuje się, że ludzie, którzy do tej pory też nam towarzyszyli, oni dalej nam wierzą i dalej nam ufają. Jest z nami, myślę, że mogę zaprosić teraz, jest z nami wicemarszałek województwa podlaskiego, Sebastian Łukaszewicz, który też cały, tak samo w rozmowie się włączył i mówi, musimy robić. Ja już tylko kończąc, chciałbym podziękować Państwu za to, że jesteście z nami, ale też ze swojej strony chciałbym podziękować i burmistrzowi Mariuszowi, i panu marszałkowi za zaufanie i za to, że powiedzieli tak, robimy to dalej, bo to jest rzecz, która gdzieś rodziła się od lat i tego nie możemy zmarnować. Mam nadzieję też, że w tym roku trafiliśmy w Państwa gusta, a sponsorzy, którzy są z nami od zawsze, jest tu też z nami pan rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu, witamy serdecznie. Ze sponsorów już chyba nie ma już nikogo, bo nie widzę, ale będą na pewno w sobotę. W sobotę czy też jutro, to jeszcze podziękujemy. A więc skończąc już jakby dziękując wszystkim za zaufanie, mam nadzieję, że nie zawiedziemy i artystycznie razem z Tomkiem Filipczakiem, którego tutaj już nie ma, ale on tutaj od strony muzycznej pracuje, jest i słyszy może. Razem z Tomkiem Filipczakiem będziemy kontynuować to dzieło, które już 10 lat istnieje w Tykocinie i ubogaca ten teren. Szanowni Państwo, wielkie brawa, tak, szczególnie dla tych dwóch panów. Ja jestem w Tykocinie na Królewskim Śpiewaniu chyba 5. albo 6. raz i pierwszy raz, tak rozmawialiśmy tu w kuluarach, że pierwszy raz tego pierwszego dnia jest tak wiele osób na dziedzińcu alumnatu i to bardzo cieszy, to też świadczy o poziomie tego wydarzenia. Wydarzenia, które już zapisało się na stałe w kalendarzu kulturalnym wydarzeń w województwie podlaskim i powiem Państwu taką ciekawostkę, że jako samorząd województwa podlaskiego zleciliśmy rok temu badania na temat wydarzeń kulturalnych, które są znane, które są postrzegane przez mieszkańców województwa podlaskiego jako rozpoznawalne. I ku naszemu zaskoczeniu na 6. miejscu znalazło się właśnie Królewskie Śpiewanie w Tykocinie. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Mamy w województwie podlaskim ponad 1 000 000 mieszkańców, a jest jednak siła i energia, która bije z alumnatu z Tykocina na całe województwo. To świadczy o tym, że ten festiwal jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym podziękować ze sceny pani Weronice i panu Tomkowi, że wprowadzili nas w świat polskiego funku, który jest szczególnie bliski memu sercu, bo słucham go na co dzień i życzę Państwu na te następne 2 dni fajnych doznań, bo myślę, że ich nigdy tutaj nie brakowało. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję Wam, że podtrzymujecie ten festiwal i że udało się go zorganizować w tym roku. My jako pierwszy raz jako samorząd województwa podlaskiego, jako województwo podlaskie jesteśmy współorganizatorem tego festiwalu, dlatego też bardzo, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się włączyć i wesprzeć finansowo Królewskie Śpiewanie w Tykocinie. Dziękuję. Pierwszy, ale nie ostatni, mam nadzieję. Panie marszałku, dziękuję. Panie burmistrzu. Szanowni Państwo, za chwilę wystąpi przed nami osoba, która robi po prostu świetną robotę.
Panie Maćku, to panu mówię. Szanowni Państwo, ale ten za chwilę koncert, który się wydarzy, który będziecie Państwo mieli możliwość oglądać i słuchać, to jest dopiero preludium tego, co się wydarzy jeszcze w kolejnych dwóch dniach. I w imieniu, myślę, i dyrektora festiwalu, i pana marszałka serdecznie zapraszamy na dzisiejsze Królewskie Śpiewanie i na dzisiejszy koncert, ale i następne dwa dni nie może po prostu Was tu zabraknąć. Musicie tu z nami być. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy, panie marszałku, panie burmistrzu, panie dyrektorze. Dzięki panie Maćku, serdecznie. Zobaczy pan, jaką robotę panu zrobiłem. Dzięki serdeczne. Panie Maćku, ja jeszcze dwa słowa muszę. Ja jeszcze dwa słowa. No bo jak to tak artysta na estradę bez zapowiedzi, prawda? Proszę państwa. O, pan Jacek Bromski jest z nami ponownie. Ja chciałam tylko nieśmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o film, to pan Jacek był tu pierwszy. Prawda? Pamiętamy. Gorąco państwu polecamy filmy w kinie Hetman, bo one są naprawdę świetne. To jest najnowsze, znakomite polskie kino. Będziemy jeszcze na te spotkania zapraszać. Dodam też, że jesteśmy na żywo w Porcie Kultury Tykocin, więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają. I proszę znajomym z różnych zakątków Polski mówić, że tam nas też można oglądać. Taką mam myśl, że już Weronika rozpoczęła dzisiaj takie śpiewanie w trochę innym niż wszędzie stylu. To znaczy śpiewanie piosenek, które się pisało i pisze, a nie tylko produkuje, jak dzisiaj się to bardzo często zdarza. Tę myśl będziemy kontynuować. Są głosy i głosy i są takie głosy, które już po pierwszych dźwiękach budzą w nas taką refleksję o wielkiej muzykalności, ale też o duszy artysty. Kiedy wszedł tutaj dzisiaj na dziedziniec i powiedział cześć, to już wiedzieliśmy, że to Maciek. I uśmiechnęliśmy się do tej myśli i do tej emocji, bo on wnosi coś dużo więcej niż tylko muzykę. Jest wokalistą, autorem, aktorem, multiinstrumentalistą od ponad 30 lat. Na scenie w tym czasie zagrał i nagrał naprawdę wiele, wiele rzeczy. Ale tym, co go wyróżnia, jest taka umiejętność łączenia gatunków. I tych pozornie lżejszych, jak jazz, jak blues, jak ambitny pop, i tych trudniejszych, jak muzyka poważna, oratorium, czy nawet opera, bo przecież występował na deskach warszawskiej opery kameralnej. Za program Tak to leciało telewizyjny otrzymał masę komplementów i nagród. Z zespołem Leszcze, którego jest frontmanem, nagrał 5 albumów. Występuje także w teatrze i naprawdę nie wiem, jakim cudem wystarcza mu doby na to wszystko. A może to właśnie dlatego, że jest w jego życiu coś znacznie więcej niż tylko muzyka, kiedy gra i śpiewa. Jest osobowość, jest ta dusza i jest ta energia. Przywitajmy go zatem serdecznie i dajmy się mu uwieść, panie, panowie, Maciej Miecznikowski. Teraz! To jest zapowiedź, słuchajcie, pięknie. Pytałem się Magdy, czy ja się dobrze zapowiadam, a ona powiedziała, że dobrze, ale żeby aż tak? Brawo dla Magdy, jeszcze raz poproszę. Pięknie, dziękuję. Graj pięknie. Dziesiąte, rocznicowe, więc mili państwo, przygotowałem specjalny program. Może być? Tak? Boże, kochana publiczność tykocińska. Ale teraz, bo ja jestem już tutaj trzeci raz i tak się zastanawiam, czy dobrze, że przygotowałem ten program nowy. Kto z państwa już był na moim koncercie? Czyli dobrze, że przygotowałem nowy. Uff. Chociaż troszkę będzie takich hitów, które zawsze powinny być. Królewskie Śpiewanie. Jak to miło, że zaprosiliście mnie znowu. Mi się to kojarzy też z takim wspólnym. Mam nadzieję, że będziemy troszkę wspólnie śpiewać dzisiaj. Ale zanim zacznę, piosenka zagadka. O jakim mieście jest ten utwór? Dajcie brawa, bo ja lubię. Thank you.
start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Tykocin, tykocin. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. I wanna be king of the hill, top of the hill. This little town blues are melting away and make a part of it. Tykocin, tykocin. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you. Tykocin, tykocin. I na lala jedziemy, bili państwo. Lala. W domyśle miasto jakie? La, 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 la. I nasze ulubione miasto? Tykocin. Tak jest. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. I wanna be king of the hill, hip on the hill. This little town blues, I'm melting away and make it brand new day of it. Tykocin, tykocin. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, new Tykocin, Tykocin. To jest miasto. Piosenki o nim już piszą. Pisali. No dobrze, tak sprawdzałem troszkę, jak z tym śpiewaniem u państwa, bo chciałem tak nawiązać jakąś relację. Śpiewanie, czyli wspólne królewskie. Co wy na to? Jest głos? Zabraliście z domu? Hej! Hej! Ale echo w Tykocinie, co? Niech nam zazdroszczą w innych rejonach. W górach myślą, że mają lepsze. Niestety. A bop-a-loo-lop, she's my baby. Bop-a-loo-lop, I don't need maybe. Bop-a-loo-lop, she's my baby. Bop-a-loo-lop, I don't need maybe. Bop-a-loo-lop, she's my baby. Love, nikt nie wie, co to znaczy, to bop-a-loo-lop. She's a girl in the tight blue jeans. She's a queen for them teens. She's a girl dancing on the floor. She's a girl yelling more, more, more. Bebop-a-loo-lop, she's my baby. Bebop-a-loo-lop, I don't need maybe. Bebop-a-loo-lop, she's my baby. Śpiewamy? Say hey, hey, hey. Say ooh ha ha. Say ooh yeah. Ooh ooh ooh, ooh yeah. Say uh-huh, uh-huh. Dobra, jedziemy trudniej. Utrudnić? Say skippy dippy 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 dee doo. Say, uh-huh, uh-huh.
Dobra, sprawdzimy, czy znacie języki obce. Say how, how, how. How, how, how. Say miau, miau. Miau, miau, miau. Say moo. Dobra, teraz jeszcze trudniej. Say say yeah, 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 yeah. She's a girl dancing on the floor. She's a girl yelling more, more, more. She's a girl that got the beat. She's a girl with the flying feet. Bebop-a-loo-lup, she's my baby. Bebop-a-loo-lup, I don't mean baby. Bebop-a-loo-lup, she's my baby. Bebop-a-loo-lup, I don't mean baby. Bebop-a-loo-lup, she's my baby. Love. I specjalne brawa dla pana z telewizji. Masz to? Masz? Jest, okej. No, mili państwo, to teraz troszkę romantycznie. Jak z tym angielskim u was jest? Tak? Rozumiecie wszystko, to dobrze. Jesteśmy w Europie w końcu, prawda? Każdy rozumie. Ale powiem wam, bo kiedyś tu już opowiadałem o tym, ale państwu przypomnę, że Polacy słuchają coraz mniej polskich piosenek. I ja się doktora, przepraszam, profesora, taki z brodą, specjalista od języków, jak się nazywa? Bralczyk, tak. Profesora Bralczyka się pytałem, dlaczego tak jest, bo się przestraszyłem. On mówi, że prawdopodobnie dlatego, jest taka teoria, że w języku, którym się wychowaliśmy, pojawiają nam się w głowie obrazy. Ja powiem stół, państwo jakiś tam stół widzą. Powiem dziewczyna. Widzą, każdy przeważnie inną, jak czasami tą samą, cholera, to wtedy kłopot. Ale na przykład, a po angielsku na przykład powiem table, ja nic. Wy coś widzicie? Tak? Chicken, nic. Widzę ciemność, ale w związku z tym przy angielskich piosenkach się odpoczywa. Prawda? Nie trzeba w ogóle myśleć. A po polsku to się pojawia, to wszystko tego, no może zwariować można po prostu. No to jeszcze jedna z takich... co nagrałem kiedyś, bo uwielbiam tego artystę, Nat King Cole. Unforgettable, in that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like the song of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before has someone been more unforgettable in every way. Odpoczywacie? And forevermore. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. W ramach takiego krótkiego odpoczynku. Zrelaksowaliście się? Prawda? Człowiek odpoczywa. No to, mili państwo, to teraz podejdę do tego mikrofonu. Otóż, bo chciałem teraz nawiązać do światowej tendencji. Otóż światową tendencją, to szczególnie jest Indonezja w tym bryluje, są takie chóry, które wszystko pokazują. Tak, u nas tylko stoją, prawda, widzieliście taki występ chóru, stoją, a tam wszystko cały czas ruchy, pokazywanie.
Zobaczcie sobie, Indonezja Choir, tam można wejść zobaczyć. W każdym razie u nas też była taka tradycja, ale gdzieś zagubiliśmy, no bo przecież pamiętacie, było tak. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła. No pewnie, że znamy, prawda? Więc chciałem teraz wam zaproponować takie pokazywanie piosenki z pokazywaniem. To już jest wyższy stopień wtajemniczenia, no ale królewskie śpiewanie to do czegoś zobowiązuje, prawda? Jak z tym angielski? Specjalnie pytałem. Kto zna angielski? Ręka w górę. Proszę bardzo. Kto niemiecki sprechen? Sprechen Sie Deutsch. Proszę bardzo. Jawohl, jawohl. Kto rosyjski? Pażausta, ale to już niemodny, prawda? Niemodny, chociaż tłukliśmy to. Koleżanka Patrycja umie rosyjski. Brawa dla koleżanki. Trzeba znać język swoich wrogów. Jezu, to żeby tutaj nie było kogoś z ambasady. Ale na przykład, a kto zna łacinę kuchenną? Mama, ja ci się zgłoszę, dzieci patrzą. No dobrze, w każdym razie, ale no miłość, ja wiecie, jak jest po angielsku, prawda? No to każdy wie, bo u nas nawet na osiedlu było napisane love krowę. Love, prawda? To każdy wie, że love. No, więc pokazujemy tak, jest w tej piosence jest tak L-O-V-E, czyli L-O-V-E po angielsku. L, jak to pokazać? Tak, L, pokazujemy. Proszę bardzo, pokazujcie L, dobra. O, łatwo, O. V jeszcze łatwiej. I teraz zaczynają się kłopoty. E. Możemy wstać teraz na stojąco. Proszę bardzo, jest jakiś związek między ruchem i radością. Wstajemy, mili państwo. To ma być również dla naszego ciała zbawienne. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. I... No ale, proszę państwo, pokazywanie to nie wszystko, jeszcze trzeba to wyartykułować. Naprawdę, Indonezja to jest kraj ludzi wybitnych. Zobaczymy, czy i w Polsce się uda. I trzy, cztery. L is for the way you look at me. O, pięknie, tak. V, łatwe, tak. I? Dobra, jesteśmy gotowi. Nie siadajcie, nie siadajcie. Dobra, chyba że na sedząco, a jak sąsiad to berwie, to już nie moja wina. I L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. The love was made for me and you. Yap tap down, yap ta down, 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 pap pap pap, yap ta. Gotowi? Tak, tam pokazujemy 3, 4 i L. It's for the way you look at me. It's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made, love was made, love was made for me and you. L, O. Masz to? Możesz wyznać koleżance z daleka miłość. Patrycji, słyszałem jak ma na imię. Ona jest w przedszkolu jeszcze, poczekasz. Brawa do tego człowieka z telewizji.
Mili Państwo, no widzisz, jakie dostałeś brawa. To się nazywa mieć wdzięk. Będziesz moim asystentem, będę Cię potrzebował niedługo. Za 3 utwory, dobra? Jak masz na imię? Dominik, będziesz moim asystentem? Mam Twoją zgodę. Są świadkowie, to już musisz. No dobrze, mili Państwo, ja mam taką teorię, to zawsze też o tym mówię publiczności, że my mamy pewne piosenki w genach, we krwi po prostu, że te piosenki gdzieś są wokół nas i one wchodzą, wchodzą w nasze ciało. Zawsze robię takie doświadczenie z ludźmi, że gram piosenkę, której nigdzie nie można usłyszeć. Naprawdę tej piosenki nie grają nigdzie, nigdzie. Nie można jej nigdzie usłyszeć, a założę się, że Państwo będą wiedzieli, jak to leciało. Sprawdzimy? Robimy doświadczonko? To żeby wodę nie śmiali, że króliki doświadczalne. Spróbujemy, dobra? Zobaczymy, czy będziecie wiedzieli. Nie ma szczęścia bez... Proszę, skąd wy to wiecie? Prawda? Oto dowód, oto dowód. Nie ma szczęścia bez miłości. Chociaż jeden facet na koncercie śpiewał kiedyś bez pieniędzy. Był taki, miał swoją wersję. Szpilman, pamiętacie film Pianista, bo a propos filmów, to piękna też idea, żeby filmy połączyć z koncertami. Wspaniałe, bardzo jestem za. Tym bardziej, że jutro jestem przed kinem, też spotkanie z panią psycholog. Zapraszam o 14:00, to jeszcze będziemy o tym mówili. Przed seansem o 14:00 będę też opowiadał troszkę o swoim życiu rodzinnym w związku z książką, o której będziemy mówili, o takiej nowej... No to już pani psycholog pewnie o tym jutro lepiej opowie, bo jest pani Joanna Bylinka, no po prostu światowej sławy psycholog, która będzie opowiadała o różnych takich niesamowicie fajnych sprawach dotyczących spraw właśnie z młodzieżą i w ogóle międzyludzkich. Piękne spotkanie, zapraszam. Jeśli ktoś ma chwilkę o 14:00, warto być, bo to światowe, światowe rzeczy, naprawdę cudowne. Ale o czym to ja mówiłem? Przypomnijcie, że śmiać się jak najwięcej. Tak mówiłem? Ty będziesz kiedyś wielkim artystą. Ja czuję to, ten człowiek lgnie do sceny. Dajcie brawa. Tak. Tak jest. Oj, kłaniać się umie. Tak. Szpilman był znany z tego, że grał pięknie Chopina. Zresztą to uratowało mu życie, jak widzieliśmy w filmie, ale tworzył też piękne piosenki, chociaż fragment. Nie ma szczęścia bez miłości. I bez kogoś drogiego Twoje serce dlatego tęsknotą drży. A gdy przyjdzie wytęskniona grosza ponad miliony, śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo, a na serce jakby promień padł, jakbyś nowe miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego. Musisz kochać choć raz, by zrozumieć szczęścia czar i piękny utwór. To jeszcze jeden taki utwór z czasów, kiedyś byliśmy naprawdę potęgą, jeśli chodzi o kulturę. Kulturę na pewno filmową. Podobno się zabijano o to, czy ma być pierwsza premiera w Polsce, czy w Stanach. I Polsce wygrywało, u nas była pierwsza premiera filmu. Ja na pewno prowadziłem program kiedyś, namawiałem ludzi na ulicach do śpiewania piosenek.
No i Polacy, wiadomo, tam śpiewaliśmy różne, wygłupialiśmy się i między innymi spotkałem wycieczkę Niemców. I oni, nie, my nic nie tego. I nagle coś mi strzeliło do głowy, zacząłem śpiewać Tango Milonga, Tango my... I oni już podchwycili, od Donna Klara znali to. Słuchajcie, polska piosenka jest znana w Niemczech, naprawdę, to były takie czasy. Myśmy zalewali świat swoimi produkcjami, te wszystkie melodie, umówiłem się z nią na dziewiątą. Już nie zapomnisz mnie, prawda, państwo to znacie. No to chociaż jedna jeszcze z tych czasów. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, kiedy przy sobie co dzień masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już umykam pełen trwóg. Całuję twoją dłoń pięknie, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, bo dobry ton tak chce. Całuję twoją dłoń, lecz serce moje śni, że przyjdzie taki dzień, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta twe. Pozwól, że tobą wzroku poję, gdy siedzisz w tykocinie razem z nim we dwoje. On cię całuje niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć marzenie. Lecz gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, bo dobry ton tak chce. Całuję twoją dłoń, lecz serce moje śni, że przyjdzie taki dzień, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta twe. O nieznajome i piękne panie, niech w myślach waszych piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie pod medyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Najważniejszym zadaniem piosenkarza jest dojść do refrenu. Całuję twoją dłoń, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, bo dobry ton tak chce. Całuję twoją dłoń, lecz serce moje śni, że przyjdzie taki dzień, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta twe. Ależ pięknie państwo śpiewacie. Czy ja już was chwaliłem? Nie chwaliłem was jeszcze? No ja muszę was pochwalić, no. Chociaż nie lubię chwalić. Ty się akurat uczysz śpiewać, ale powiedz mi tak, bo a propos tego chwalenia chciałem, bo ty zmieniasz tematy, skaczesz, wiesz, to troszkę świadczy, że troszkę jesteś lelką polelką. Tak u nas mówią, nie, nie, ty możesz jeszcze, bo ty jesteś tak zwany wdzięk młodości, prawda? To wszystko wypada. My starsi też musimy się pilnować. Ale chciałem was spytać o to, jak to jest z tym chwaleniem tutaj u was w Tykocinie. Chwalą was? A w ogóle czekajcie, kto jest z Tykocina?
Kto, burmistrz, kto jest spoza Tykocina? A jedna pani i tu się zgłosiła, to ja już nie wiem, no. Bo i sercem, a gdzieś reszta gdzie indziej, tak? A, no to pięknie, pięknie. No to pięknie. To mili państwo, to proszę dużo zostawić pieniędzy, kupić jak najwięcej rzeczy, bo to wszystko wspomaga, prawda? To jest ruch, to jest bardzo ważne, to jest ważne. Ruch w mieście musi być. Zjedźcie coś dobrego. Ja dzisiaj byłem, tutaj są, to już nie będę reklamował, ale są pyszne rzeczy, jak u mamy sprzed lat. Pięknie, gratuluję tutaj też temu miejscu. Za pyszną kuchnię. W każdym razie, u nas na przykład na Kaszubach, oj, to raczej nie chwalą. Oj nie, raczej zimny chów. Nie wiem, was rodzice chwalili tu? Chwalili? Mało, mało pani chwili. A nauczyciele? Chwalą? Ciebie chwalili, no bo ty jesteś wybitny, no. Ale reszta to wiesz, ciężko musi zapracować. No, a czekajcie, a pan burmistrz pochwali? O, pochwali, że dobrze podatki płacicie. Brawa dla pana burmistrza, tak jest. Trzeba chwalić. Chociaż powiem wam, na Kaszubach, to zawsze też opowiadam na koncertach, to jak byłem młodym człowiekiem, robiłem kurs prawa jazdy tam na Kaszubach. Gdańsk, Wrzeszcz, no to Kaszuby. No to ten facet, co mnie szkolił, to cały czas mi mówił, co ja źle robię. To było załamujące. Ja mówię, kiedy pan mi powie, co ja dobrze robię? To jest niepotrzebne. To chwalić czy nie chwalić? Pięknie śpiewacie, brawo dla was. No to teraz mam piosenkę, że na pewno się przydadzą te zdolności śpiewacze, ale też aktorskie. O, zobaczymy, jak nam pójdzie z aktorstwem. Piękna pieśń, która chyba traktuje o królewskim śpiewaniu. A to jeszcze powiem, to jest z takiego programu, który występuje na co dzień ze Zbyszkiem Zamachowskim. Śpiewamy przeboje Blues Brothers symfonicznie. Widzieliście film? No to niektóre piosenki przetłumaczył świetnie mój kolega, specjalnie dla mnie, Grzegorz Gurłacz. Zawsze myślę o nim ciepło, bo to genialnie przetłumaczył. Ale też zawsze jak gram tę piosenkę, to myślę sobie, że to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest taka prosta sprawa wybrać sobie dobrą władzę, prawda? Co widać u naszych sąsiadów tam, nie? Można się łatwo pomylić. Zobaczcie, co on wyprawia. Jeden człowiek tam, no paru, to wiadomo. Cały świat na nich patrzy, co oni wyprawiają. To nie jest takie proste. Posłuchajcie. Sobie kraj, gdzie wszyscy ludzie śpiewali. Wesoło było. Żyło się jak w raju. A najśmieszniejsze było to, że sam król zamiast orędzia do narodu melodię taką snuł. Harry, harry, harry ho. Ori, ori, ori ho. Ble, 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 ble. Mijały lata, wszystko wkoło się zmieniało. Moda, tendencje, nawet pogląd na świat. Ale nikomu w kraju tym nie przeszkadzało, że król tę samą piosnkę snuł od wielu, wielu lat. Harry, harry, harry ho. Hori, 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 ho. Hiri, 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 hi. Ble, 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 ble. Aż tu pewnego razu nowator przywędrował, co znał się na tendencjach w modzie, jak w tym kraju nikt. I własną pieśń do ludzi zaintonował, tłumacząc, że na świecie tym panuje inny rytm. Hey! Ari, 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 o. Ori, 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 o. Hiri, 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 hiri. Bla, 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 bla.
ble, 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 ble. Zgadnijcie, jakie były losy nowatora, co zmieniać chciał tradycje i wprowadzić nowy ład. Wybrali go zamiast tamtego na imperatora i wkrótce nowy tyran do ludzi śpiewał tak: Harry, 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 ho! Ori, 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 ho! Hiri, 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 hi! Ble, 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 ble! I tak od lat. Harry, 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 ho! Hiri, 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 hi! Ble, 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 ble. O! Ależ państwo śpiewacie, no brawo dla was! I aktorstwo się włączyło. No dobrze, teraz państwu opowiem, bo to też staram się opowiadać, bo wydaje mi się, że ta sprawa jest wymowna. Skąd się biorą pomysły? Na piosenki na przykład. No i w ogóle skąd się biorą pomysły, prawda? Do nas muzyków piosenki przychodzą. Też rodzaj tajemnicy. Do twórców przychodzi coś, nie? To jest taki rodzaj natchnienia. Przedstawia się jako taką gołą osobę ze skrzydełkami. Dlaczego goła? Zawsze się zastanawiam. Może to w czymś pomaga. Nie wiem. Muza. No i ja też sobie jadę kiedyś samochodem i w radiu ogłaszają konkurs na piosenkę dla kierowców. Boże, myślę sobie, przecież to jest coś dla mnie. Napiszę piosenkę, dużo jeżdżę, znam temat. Przecież ciągle jeżdżę, no nie chcą mi płacić za siedzenie w domu. Wam też? Prawda? No co się porobił? Tak byśmy fajnie w domu posiedzieli, nie? Żeby tylko płacili za... Nie chcą. Trzeba jeździć. Do Kocina to jeszcze blisko, czasami dalej. I nie ma takich fajnych ludzi jak tu. Brawo dla was. O, tak jest. No tak, no i rzeczywiście... Piosenkę napisałem, elegancko, wszystko i na konkurs nie wysłałem. Bo jeszcze trzeba sprawę doprowadzić do końca, prawda? Nie tak, że zachodzą za rączkę 20 lat, nic z tego nie wynika. A państwo chciałoby mieć więcej dzieci. No, jak to się nazywało? Wyż czy niż? Nie, my się mylą, to wyż z niżem my się myli. Nie wiem, co jest wyżej. Czy wyż jest niżej, czy niż jest wyżej? Jak to? Co jest wyżej? Ja się dowiem. Wysz. W każdym razie piosenka powstała. Posłuchajcie. Wydaje mi się, że fajna. Czy by wygrała ten konkurs? Korytarzem dróg wśród pijanych drzew mijam siedem mórz falujących spór. Ciebie gnam, dam Ciebie. Wiem, że na mnie czekasz, wiem, że w oknie stoisz, że do Ciebie nie wrócę się boję. Ciebie gnam, dam Ciebie. Ciebie gnam, dam Ciebie. Bez Ciebie nawet jeden dzień, bez Ciebie nawet jedna noc, tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Bez Ciebie nawet jeden dzień. A my ciągle razem, wiosny, lata, zimy. Dobrze nam ze sobą, my się nie zmienimy. Do Ciebie gnam, gnam do
Ciebie. Ciebie dam, dam do Ciebie. Z Ciebie nawet jeden dzień, z Ciebie nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Z Ciebie nawet jeden dzień, z Ciebie nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Z Ciebie nawet jeden dzień. Na fortepianie Maciej Wiszligowski. Dobrze gra. Gitara Wiesznikowski Maciek. Brawo dla asystenta mojego, też wspaniałego. Śpiewa Maciej Wiesznikowski. Tyle jeszcze ci chciałem powiedzieć. Chciałbym być razem z tobą już dziś. Jestem najszczęśliwszy na świecie, gdy przede mną wyłania się z mgły nasz dom. Bez Ciebie nawet jeden dzień, bez Ciebie nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Bez Ciebie nawet jeden dzień, bez Ciebie nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Z Ciebie nawet jeden dzień, nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Z Ciebie nawet jeden dzień. Z Ciebie nawet jeden dzień, z Ciebie nawet jedna noc. Tyle jeszcze wspólnych chwil zapisanych. Z Ciebie nawet jeden dzień. No to chociaż jeszcze jedną taką moją piosenkę, bo te piosenki rzeczywiście do nas przychodzą, potem człowiek traktuje trochę jak dziecko tą piosenkę i chciałoby się to dziecko wypchnąć w świat. Niech sobie radzi, prawda? Niech stanie na nogach, niech będzie samodzielne. No, to te piosenki też chcemy tak wypchnąć między ludzi. Żeby nie było jak w tym dowcipie, nie wiem, czy państwo znacie, że syn dzwoni do matki: mama, z miasta jadę, co kupić? Mieszkanie sobie kup, właśnie. No. No ale te ceny mieszkań to też trzeba zrozumieć, nie? Tutaj też jest tak drogo? Naprawdę? A już się chciałem tu osiedlić, no. Nie stać, nie stać. Gitarzysty nie stać, ale może wokalista? Zauważyłem, że wokalista dostał największe brawa w ogóle. To świetne jest. To świetne. Mili państwo, to taka piosenka o tym, że ktoś ratuje nam świat, prawda? Warto mieć taką osobę. Ja taką osobę mam. Ktoś, kto ratuje świat. Bo czasami trzeba ten świat uratować. Nie wiemy, jakie jest życie, już mamy trochę lat. Nie żyjemy od wczoraj. Czasami trzeba świat ratować. Jak się ma jedną taką osobę, to jest cudownie. Jak się ma dwie, to pięknie. A jak się ma całe grono, to można śpiewać królewsko. Brawo, że jesteście tutaj, że pomagacie byciem. Pięknie. Ale też sobie myślę o tym takim czasie teraz, bo też trochę trzeba poruszyć te sprawy, przecież nie jesteśmy w próżni, że Polacy tak pięknie pomagają tam tym, którzy walczą, prawda? To też jest. Dziękuję też za to, że to tak jesteśmy solidarni, że się nie odwracamy, że pomagamy, że jesteśmy razem tam z tymi, którzy naprawdę zastanawiają się, co... Ja się ostatnio z żoną zastanawiałem, co byśmy wzięli, gdybyśmy musieli tak nagle... To straszne są myśli, nie? Co byśmy zabrali? Co tu zabrać w ogóle? Żonę bym zabrał, ale co jeszcze? No, trudne decyzje, trudne. Śmiejemy się, ale to wiadomo, państwo, musimy to jakoś żeby też się nie załamywać. No to o tym pomaganiu. Tylko jeszcze taką jedną anegdotę państwu powiem, bo kiedyś grałem tę melodię, tę piosenkę z maestro Maksymiłkiem. Znacie? Maksymiłk, no wspaniały dyrygent, maestro, wielki człowiek.
I on był zachwycony. Mówi, panie Maćku, to świetny utwór, świetny utwór. Tylko co to jest tam na końcu, takie coś? A ja sobie wymyśliłem w aranżu, że na końcu jest takie, taki zaśpiew, taki, takie coś, takie dziwne. Usłyszycie, zupełnie na końcu. Mówi, co to jest? Ja mówię, maestro, mistrzu, no to jest taki, taki zew, taki oddźwięk, taki, taka pieśń z czasów z miejsc takiego dzieciństwa, skąd pochodzimy. A on powiedział, rozumiem to doskonale, bo ja jestem z Białegostoku. Państwo też zrozumiecie, bo jesteście z Tykocina i z okolic, prawda? Zrozumiecie? Tak jest. Ratujesz ten świat, bo gdyby nie ty, to co by było? Nic, tylko pustka i cień, a tak to nad głową mam motyle, motyle. Bez ciebie to nikt, z tobą inna sprawa. Zakręcił nam w głowie ten świat, powietrze lekko uderza do głowy. Lecz czy czujesz to, co ja? Czy chcesz ze mną być co dnia? Tak jak ptaki, co wracają aż do końca, do swoich gniazd, do swoich gniazd, do swoich gniazd, do swoich gniazd. Ty ratujesz ten świat. Gdyby nie ty, to co by było? Nic, tylko pustka i cień. Tak to nad głową ma motyle. Wiem, że czujesz to, co ja. Chcesz ze mną być co dnia. Tak jak ptaki, co wracają aż do końca, do swoich gniazd, do swoich gniazd, do swoich gniazd, do swoich gniazd. No i teraz, mili państwo, na 10. specjalne jubileuszowe wydanie Królewskiego Śpiewania przygotowałem wielki finał. I teraz potrzebuję mojego asystenta. Jesteś gotowy? Chodź do mnie, chodź. Uważaj na kable, żeby się nic nie stało, wiesz. Kto jest rodzicem tego wspaniałego mężczyzny? Brawa dla państwa! O! O, Iłku, tak jest! Mama też się niech uchłoni. Dajcie brawa! Ale masz super rodziców.
Dominik. Jak ma tata na imię? Żaklina i Przemek. O, pięknie. No dobrze, teraz uwaga. Zastanawiam się, z której strony powinien stać. Chyba z tej, wiesz? Chodź z tej. Bo to jest taki utwór, w którym wydarzy się coś, co publiczność robi najbardziej lubi. Znaczy coś, co nigdy nie było, jest tylko przez moment. Uwaga. Ja mam tylko chwilkę, żeby podbiec i zagrać, dobra? Musisz to trzymać. Ja tu podbiegnę w pewnym momencie i zagram, dobra? Trzymaj. Dobra, trzymaj. Ale jeszcze to jeszcze nic. Uwaga, idę po jeszcze jeden gadżet. Mniejszy dla ciebie, większy dla mnie. No i ja będę miał chwilkę tylko, żeby chwycić. Jesteśmy gotowi? Mi państwa, wielki finał! Nie wiem sam, jak to wyjdzie. Aż się boję. Mama, trzymasz kciuki? Żaklina, jesteś, dobra. Tata też, nagrywa, dobra? W tej hacjendzie w Meksyku mieszkało tam dziewczę o włosach jak len. Kaktusy aż drżały z zachwytu, a ona czekała, aż spełni się sen. Na imię jej było Dolores, co druga dziewczyna na imię tak ma. Jej oczy świeciły o zmroku, więc dla mnie na niebie księżyce są dwa. Dolores Amores, prześliczna dziewczyna i księżyce dwa. Ja we śnie umieram. Dolores ma serce jak głaz. Dajcie brawa dla asystenta, to jest ciężka praca. I na co ta cała korrida? Na co mi sączyć te kile co dnia, gdy robak mą duszę przeżera? Dolores okrutna innego już ma. Zwabiły ją czyjeś bogactwa, głos siwy na skroni i dwa grube szkła. Sombrero jej oddam, a poncho niech spłonie na stosie tak jak miłość ma. Dolores Amores, prześliczna dziewczyna i księżyce dwa. Ja bez niej umieram. Dolores ma serce jak głaz. Dwa refreny zapomniałem. Dolores Amores, Dolores ma serce jak głaz. Teraz idę do mnie. Prześliczna dziewczyna, musi się ruszać teraz. Ja bez niej umieram. Dolores ma serce jak głaz. Państwo śpiewają ze mną. Dolores Amores, prześliczna dziewczyna i księżyce dwa. Ja bez niej umieram. Dolores ma serce jak głaz. Śpiewamy jeszcze? Dobra. Dolores Amores, prześliczna dziewczyna i księżyce dwa. Ja bez niej umieram.
Dolores ma serce jak głaz. Kłaniamy się. Dominik, prosto z Meksyku. Mój amigo. Dziękujemy pięknie. Ale że Dominik tak pięknie, profesjonalnie się kłania, ja 15 lat się uczyłam tego. Dominik, ale teraz mi musisz oddać, bo ja jadę dalej w trasę. Chodź, ale tam zejdziemy sobie. Nie. Zostańcie, panowie, zostańcie. Bo to jest dobry moment, proszę państwa, żeby zaprosić na pewne spotkanie, które jutro o godzinie 14, tuż przed seansem detektywa Bruno. I tytuł tego spotkania brzmi frapująco. Dominik, co sprawia, że dzieci rozkwitają? Wychowaj szczęśliwego człowieka. I Maciek tam będzie, ale nie sam, powiedz. Tak, będę opowiadał o swoich takich też troszkę intymnych sprawach rodzinnych, gdybyście mieli ochotę zobaczyć. No i wspaniała pani psycholog Joanna Bylinka, naprawdę. Co sprawić, żeby dziecko rozchwitało? Państwo nie muszą być, ale podzielicie się, jak to zrobić. Brawa dla rodziców i całej rodziny. W imieniu... 14. Kino Hetman. Tak, w imieniu Agnieszki Miecznikowskiej, Maćka i pani Anny zapraszamy bardzo serdecznie. Musi być pismo, przygotowałem. Ale proszę państwa, te kwiaty i te podziękowania i ta zapowiedź, że dalsza trasa czeka, wcale nie znaczy, że Maciek już nie zaśpiewa nic dzisiaj. Ale to zależy tylko od państwa. Więc im bardziej państwo będą prosić, tym bardziej się uda. Ja już znikam, mówię do zobaczenia jutro, ale teraz... Jubileuszowe. Poproszę jakieś ładne panie na scenie, które teraz ze mną wystąpią. Zapraszam. Pierwsze rzędy idą do nas. Mama, chodź. Chodź, mama. Zapraszam wolontariuszki. Panowie też mogą być, ale muszą się dobrze ruszać. Ale jak ty to robisz, że panie są takie chętne tutaj do przyjścia na scenę? Przecież to jest niesamowite po prostu, naprawdę. Proszę nie ustawać. My tych braw bardzo, bardzo potrzebujemy. Dominik jest moim asystentem. Mili państwo, teraz będzie piosenka. Udamy się w dalekie kraje. W dalekie kraje. To chyba będą Hawaje, tak myślę. Po tym poznaję, nie? Pojechalibyście z nami na takie Hawaje? Następny festiwal robimy. Nie. 20-lecie na Hawajach. Albo tu przynajmniej jakąś palmę zaszczepimy. Panie burmistrzu, tak? Mamy umowę, dobra? Bo już ta Polska jest dla nas za mała już. Po prostu czujemy takie szersze spojrzenie. Dziewczyny, gotowe do tańców? Pamiętacie brzuch i biodra, tak? Brzuch i biodra. Ja biorę gitarę. A państwa poprosimy o szum morza. Szumimy. Och, dziękuję. Jak to mówiła moja żona, nie szum. Ja na przykład bardzo lubię Wielkanoc, bo mogę teściowej powiedzieć nie chrzań. Dobrze, czyli szumimy, ale co to są? Karaiby? Bałtyk, delikatnie, a na Karaibach sztorm. Dajcie. Tak, dobra. Referent bardzo prosty, mam nadzieję, że wspólnie zaśpiewamy. Ja ciebie chcę, pidu, pidu. Bo jesteś pidu, pidu, kna bardzo tak, pidu, pidu, że słów mi brak, pidu, pidu, ja ciebie chcę, bo jesteś kna bardzo tak, że słów mi... Gdzie są brawa dla baletu? I szumimy. To jest finał, mili państwo, nie traćmy energii. W gondoli z papieru popłyniemy tam. Nie pytaj mnie o drogę,
Ja drogę dobrze znam, bez mapy, kompasu. Drogę nam wyznaczą gwiazdy. Potem ci opowiem, jakie mają nazwy. Ja ciebie chcę, Bidu, bo jesteś piękna bardzo tak, że słów mi brak. Ja ciebie chcę, bo jesteś piękna bardzo tak, że słów mi brak. Ja wezmę gitarę i bananów kiść zamiast bielizny. Weź łopianowy liść nasz, po cichu weźmiemy termos pełen rumu. Wokół naszej miłości nie będziemy robić szumu. No szumimy czy nie szumimy? Robimy, będziemy robić szum. Teraz sama publiczność, nie pomagamy. Ja ciebie chcę, bo jesteś piękna bardzo tak, że słów mi brak. Ja ciebie chcę, bo jesteś piękna bardzo tak. I to już jest naprawdę ostatnia zwrotka, mili państwo. Wielki finał, chociaż jeszcze jutro i pojutrze państwo się bawicie, mam nadzieję, że będziecie. Gdy zgaśnie nam słońce, jak księżyc na niebie, jedyna ty moja, zapalę dla ciebie, wow. Bo taka dziewczyna, jaką jesteś ty. Szumimy? Nie powinna być sama. Księżyc świeci, gdy ostatni refren. Ja ciebie chcę, bo jesteś piękna bardzo tak, że słów mi brak. Ja ciebie chcę, pidu, bo jesteś piękna. Na bardzo tak, że słów mi brak. Dziękujemy pięknie. Mój asystent teraz zbierze szarfy. Bo jedziemy przecież dalej w trasę, prawda? Ja ciebie chcę, bo jesteś piękna bardzo tak, że słów mi brak. Kiedyś jeden facet mnie zapytał, bo za granicą to grałem, on mówi, a co to jest to pidu? A ja mówię do niego, a co to jest bibab palubab? On mówi, aha. Dziękuję pięknie. Maciej Mieszlikowski z zespołem. Brawa do Dominika, brawa dla rodziny całej i dla wszystkich pań, które ze mną zatańczyły. Nie bały się. Mimo niesprzyjających szczudeł, czy jak to nazwać. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie królewskie śpiewanie. Dziękuję pięknie. Dominik mi mówi, że mamy się jeszcze ukłonić. No to ukłonimy się. Słuchajcie, ale to może na zakończenie
taka pieśń, piosenka do słów Wojciecha Młynarskiego. Czym dłużej ją gram, tym mam wrażenie, że więcej rozumiem. A przy okazji pasuje do tej... To jest już rodzinna dla mnie atmosfera, no bo jestem trzeci raz, to jak w domu. Mam nadzieję, że ze mną też zaśpiewacie. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyszedł już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robot robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić i choć trochę świat naprawić. Nieraz w trakcie twej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nawet się nie obejrzy jak. W becie już coś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, je robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żyć. Drodzy Państwo, do domu tak, ale wróćcie jutro na filmy i na koncerty. Będzie przepięknie. Do zobaczenia. Królewskie Śpiewanie Otwarte po królewsku. Dobrej nocy.